O, widzowie, właśnie wstałem. Jest następny dzień. Po wczorajszym sukcesie i wejściu na palionowo w przebraniu Gribi z Shake'a wyszedłem od razu z serwera. Nie chciałem tam siedzieć, ponieważ nie wiedziałem, co mnie tam może spotkać i dobrze, dobrze, że wyszedłem, ponieważ, uwaga, jest dzisiaj godzina 10:44 w tym momencie. Ledwo co wstałem i dzisiaj oficjalnie wejdę na to palionowo i zobaczę, jak ono wygląda po tych kilku dniach, kiedy mnie tam nie było, bo nie wiem, czy coś się zmieniło, czy nie, ale będę musiał sprawdzić, jak dobrze działa ten Gribi z Shake. Czy uda mi się kogoś spotkać? Nie wiem. Mam nadzieję, że nie. Chciałbym totalnie przemknąć tak po cichaczu, żeby nikt nie zauważył mojej obecności tam nawet. I jeżeli się to uda, to będzie naprawdę super git. No ale pewności takiej niestety nie mam. Oczywiście widzowie, na starcie łapka w górę i subskrypcja, żebyś na bieżąco z wszystkimi filmami, ponieważ są tutaj codziennie o godzinie 19:19. A jak już mówię o filmach, no to koniecznie wbijcie też na mój kanał Szczypcą Plus, ponieważ tam odcinki codziennie o godzinie 14:14 zazwyczaj. Więc wbijajcie, subskrybujcie wszystkie kanały, ponieważ na tamtym kanale również fajne rzeczy się dzieją. I możecie tam więcej zobaczyć fajnych, prawda, filmów z Minecrafta, z Robloxa, z Stumble Guysów i różnych tego typu rzeczy. A ja lecę do kompa i uwaga, wbijamy na palionowo i mam nadzieję, że mnie nikt nie zauważy. Dobrze, a więc jestem już na komputerze i uwaga, będziemy wchodzić na palionowo. Ja nie wiem, to jest po prostu... Stresuję się troszkę, ale mam nadzieję, że wszystko będzie tak jak należy i że nie będzie najmniejszego problemu. Liczę na to. Dobra, wchodzę na serwer, uwaga, pyk! I uwaga, ładuje mi... Jestem na serwerze. Jestem w sądzie, tu gdzie byłem. Dobra, patrzcie to, jestem przebrany za Grimisa na palionowy, dobra. Teraz tak, musimy, czyli jestem niezauważalny w tym momencie, to jest bardzo dobra informacja. Teraz musimy być bardzo powoli, żeby nikt mnie totalnie nie zauważył, dobra. Tutaj nikogo nie ma, dobra, nikogo nie ma, jest cisza, jest spokój. Co to jest? TikTok taty hejtera? Co jest? Co jest gran? Co tu się wyprawia? Co tu są za banery? Tego tu nie było, jak ja wychodziłem. Dobra, nieważne, czekajcie, idę tu. Myk, myk, myk. Dobra, hopsasa do lasa. Dobra, i musimy dostać się do mojego domu. Ja potrzebuję moje itemy. Ja nie mam moich itemów. Gdzie są moje itemy w ogóle? Ja straciłem je i... A, wiem, gdzie są. Wiem, gdzie są moje itemy. Dobra, widzowie, nie wiem, czy pamiętacie, ale ja tu schowałem. Udało mi się schować, zanim tata hejtera mnie dorwał. Dobra, więc szybko sobie tutaj przejdźmy na spokojnie. Dobra, zamykamy drzwi, zamykamy i uwaga, mamy tutaj te rzeczy. Są, mamy nasze rzeczy, jest git, jest chemis raczuszka. Dobra, pyk, 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 to tu. Bierzemy to z boksa, dajemy tu, sępie oko, pyk, to. Tu elytrę sobie założymy zaraz. Mamy to, mamy jabłka, więc git, bo jestem głodny strasznie, więc zjedzmy sobie te jabłka. Ej, dobra, jesteśmy uratowani, mamy swoje rzeczy, to jest najważniejsze. I teraz tak, co tu się pozmieniało na tym palionowie, bo tutaj widzę, że tu się zaczęły dziać naprawdę dziwne rzeczy. Między innymi to, to mnie zastanawia, TikTok to ty hejtera, ja nie wierzę w to, że coś takiego jest. Czekajcie, ja to muszę sprawdzić. Mamy tak, zobaczmy tam, mamy tata hejtera, Dariusz tata hejtera, najprzystojniejszy władca na palionowie. Jeżeli jest taki TikTok, to ja nie wytrzymam. Czekajcie, musimy się schować, skitrajmy się tu na górze. Dobra, tu się skit... Co tu robi golem? Dobra, nieważne, nie będę się zastanawiać, tam jest normalnie ten... Co tam się wyprawia? Tam są jakieś fioletowe bloki, czy to jest ten Grimace właśnie? Dobra, nie wiem, nieważne. Dobra, sprawdźmy tego TikToka taty hejtera, bo to mnie najbardziej ciekawi. Biorę telefon do ręki i wpisuję tata hejtera. Uwaga, czy tu jest coś takiego? Tata hejtera wyszukane, okej. Okay. Jest taki TikTok! Nie wytrzymam. Jest najprzystojniejszy władca palionowa, patrzcie. Jest taki TikTok taty hejtera. Co to się tu wyprawia? Ja nie mam pojęcia. Ej, dobra. On zakłada TikToka, to jest nienormalne, okej. Okay. Ale, okej, okay, nie będę w to wnikał. Może po prostu tak ma być. Nie wiem, nie obchodzi mnie to. W każdym razie, musimy w tym momencie pójść w inne miejsce. I na przykład tak, co tu się jeszcze pozmieniało? Czekajcie, rozejrzyjmy się po okolicy. No na pewno mnie ciekawi ten McDonald's. No skoro jest ten Grimace, no to ten McDonald's bardzo powinien mnie ciekawić. Więc ja może pójdę do tego McDonalda i zobaczę, jak tu, że tak powiem, sytuacja się miewa. Więc dobra, czekajcie, tu pyk, lot, szybki szybowiec, dobra. No z tego co widzę, nikogo tu nie ma, ale też nie wiem, czy nikogo nie będzie na palionowie 2.0. Tam też musimy pójść koniecznie. Dobra, zobaczmy, jak wygląda sytuacja z tym McDonaldem. Czy tu, co tu jest napisane? Kosz na śmieci, okej, okay, dobra. Wchodzimy do środka. Co tu jest grane? Co to są za banery? Co tu się wyprawia? Jaki tu jest asortyment? Ja nie wiem, czy ja tu powinienem wchodzić. Ja nie wiem, ja no w sumie jestem Grimace, no to powinienem móc, nie? Ale zobaczmy na górę, jak to wygląda. Normalnie cały McDonald's jest... Dobra. O! Tu też jest tata hejter! Dobra, to jest nienormalne. To jest już naprawdę nienormalne.
Tu w ogóle jakiś inny bus, go tutaj nie było. Grimace Shake Bus. Co ty gadasz, że jakiś Grimace Shake Bus jest? Dobra, nieważne. Ja lecę w takim razie. Ale się wystraszyłem ciebie, wariacie. Dobra. O nie, nie mam strzał. No to załatwię cię bronią. Dobra. Gin. Dobra. Lecimy w takim razie do Napalionowo 2.0. Lecimy kolejką oczywiście, którą mamy zrobioną tutaj z Milki. Więc lecimy szybko, bo wejdziemy już od jej strony. Czy tutaj będzie kolejka? To jest najważniejsze pytanie. Dobra, nikt mnie póki co nie widział i też nie za bardzo widzę, żeby ktokolwiek tutaj był, więc chyba możemy spokojnie chodzić, chyba tu nikogo nie ma. No nie, nie gadajcie, że tu nie ma kolejki. No to tak nie będzie. To ja lecę do siebie, bo tam kolejka jest. No jak już jest kolejka, to trzeba jechać kolejką, a nie iść na piechotę. Bez przesady, że ten tunel jest nieskończenie długi. Dobra, pójdźmy do mnie. Ale dobra, to co się tu odwala, to jest niesłychana akcja. Ja nie wiem, możecie mi napisać w komentarzach, co... Co tu się wyprawia? Poszukaj mojej ukochanej Milki, proszę o kontakt. Co tu się wyprawia? Dlaczego tu jest takie coś? Tego tutaj nie było. Ale ktoś mi to naprawił tu. Nie wiem kto totalnie, ale tu jest naprawione. No dobra, nieważne. Ktoś mi naprawił i nie mam pojęcia kto. Tam jest napisane, czekajcie, czy ja dobrze widziałem, że tam jest napisane do mojej ukochanej Milki, czy to tata hejtera mógł napisać? Pilne, poszukaj mojej ukochanej Milki, proszę o kontakt. Okej. Nie wiem o co chodzi, ale pewnie się za niedługo dowiem. Dobra, lecimy tu, zamykamy to. Przechodzimy sobie szybko na drugą stronę, schodzimy na dół. Dobra, elegancko, szybko na dół i walimy kolejką tam gdzie trzeba, wiadomo. Czyli tu są dwa wózki, pyk, wsiadamy, jedziemy. Grimace normalnie se jedzie, patrzcie jak to wygląda, ja nie mogę. Dobra, mam nadzieję, że... O nie, co tu robi wózek? No one się tu psują. Dobra, jedziemy. Niech się nie zatrzyma ten wózek, tylko no błagam. Błagam. Dobra, wsiadam do tego wózka, jak się zatrzyma na następnym zakręcie, żeby mi już nic nie blokowało, a ten, no tu zostanie wtedy, no nie wiem. Dobra, albo po prostu ten rozwalę, nie wiem, zobaczymy. Dobra, dojedźmy tam do tej krawędzi. I on się tam zatrzyma, jestem 100% pewien, 100% pewności. Ale dobra, teraz tak, muszę tu odwalić dobrą akcję, bo muszę rozwalić ten... O nie, nie zatrzymał się. A, bo tu jest naprawione. Ale tu się zatrzymał, no nie! No nie, i mi uciekł wózek jeden z drugim. I tak muszę iść na piechotę, ja nie wiem, nie wytrzymał. No dobra, no trochę mnie to tutaj, że tak powiem, strollowało mnie to tutaj trochę, no ale już trudno, niech będzie. Co to tam pisze w prawej górze nogu? Łowca diaksów? Ja tak mam nazwany ten? Łowca diaksów, faktycznie. Ej, tego nie było, to się nie wyświetlało w prawym górnym rogu, że ja widzę ile ja mogę jeszcze wykopać rzeczy tym kilofem. Ej, dobra, a on ma mending, to czyli on powinien sam się naprawiać. Tu mamy full, tu mamy... No ładne jaja. Co to, kto to zrobił? Kto to tutaj, co to za pułapka jest w ogóle? Kto to wymyślił? No ale da się stąd uciec bardzo łatwo. No, to lekko. Dobra, no trudno, muszę pamiętać, że to jest i muszę to naprawić, bo to jest nienormalne. Dobra, tu mamy wózki, w ogóle nie ma tych wózków, bo wszystkie już gdzieś poszły. Tego wózka też zabiorę. Dobra, no i rozwaliłem też tora niechcący. Pyk, tu. I zobaczmy, czy jest tu dalej sianko. Jest, okej, nikt go nie zabrał. Dalej tu jest masa zielonego taty hejtera, dobra. To jest bardzo dobra informacja. Dobra, jesteśmy na Palionowie 2.0. I teraz tak, najważniejsze jest to, żeby tutaj nikt nie zobaczył, bo ja nie wiem, czy w ogóle Grimace wie o tym, że to takie miejsce jest, i żebym nikogo nie wystraszył, wiecie o co chodzi, nie? Tu jest w ogóle ten wielki budynek tego Grimace'a, no ja nie wiem, to jest jakaś tragedia. Najważniejsze jest to, że tutaj ktokolwiek jest, czy ja mogę z kimś porozmawiać, czy jest Milki, czekajcie, zobaczmy, czy jest Dave i czy jest Milki, czy jest Daveson, nie widzę Davesona, tutaj też nie widzę, krówka, a, chciałem ją zrzucić, nie udało mi się, dobra, Milki, czy jest Milki, halo, aby wejść, powiedz hi Barbie. Aby wejść, powiedz elo. Dobra. I teraz tak, wchodzimy. Elo! Powiedziałem, mogę wejść, dobra. Czy jest tu Milki? Halo? Milki! Halo! Nie, no nie ma jej. Nie ma jej, dobra, no niestety. Dobra, może po prostu nikogo nie ma jeszcze na serwerze. Może po prostu, albo gdzieś są daleko, może gdzieś wybili. Dobra, no nieważne, w każdym razie póki co nikt mnie nie zauważył i chyba to jest dobra informacja. Ale ja jako ten Grimace muszę znaleźć sobie miejsce, gdzie się będę chował. I to musi być miejsce, o którym nikt nie będzie wiedział. I teraz zastanawiam się, w jakim miejscu ja najlepiej powinienem się schować. Nie wiem, ale polećmy sobie do góry i może tak, schowajmy się. Czy będzie dobre, jak ja się schowam w tym zamku? Czy ktoś się będzie spodziewał mnie tutaj, czy nie? Nie wiem.
Ale może, albo w laboratorium się schowam. Może to będzie lepszy pomysł. Schowam się w tym laboratorium. To będzie o wiele lepszy pomysł i tutaj spędzę jakiś czas. Nie wiem jak długo, nie wiem ile będę musiał tu spędzić czasu, ale stąd... Ej, to będzie dobre miejsce, bo ja stąd będę mógł obserwować, jak wygląda sytuacja na Palionowie, a nikt tutaj chyba nie będzie sprawdzał mnie, tak mi się wydaje. Więc wejdźmy sobie tutaj tym wejściem, tu jest jakieś porobione. No ten laboratorium zostało przerwane w budowie, no nie zostało dokończone, tu jeszcze miało być jedno piętro. No ale dobra, no jakby funkcjonalne jest, nie? Jakby nie było. Dobra, tu przelećmy tutaj, dobra, o, jest wejście do środka, tak coś czułem właśnie, że tu będzie dziura. Dobra, przechodzimy tu i teraz tak, jesteśmy w tym laboratorium i może zejdźmy sobie piętro niżej. Piętro niżej, tu jest zejście i po prostu tam gdzieś się rozłożymy i tam, no póki co usadzimy swoje, że tak powiem, grimisowe litery i no i tu będziemy siedzieć, nie? No to jest dobre miejsce, bo patrzcie, ja stąd będę mógł bardzo wiele widzieć. Przede wszystkim przez to, że mam lunetę, jestem w stanie tak, widzieć co się dzieje w McDonaldzie mniej więcej. Albo kto tam wchodzi. Jestem w stanie zobaczyć, co się dzieje przede wszystkim u taty hejtera w gabinecie. To jest bardzo dobre miejsce. Mogę widzieć, co tutaj się wyprawia, co tam się wyprawia. Tu mogę widzieć szkołę. No nie widzę, no bo widzę też zamek, więc git. No ale czy ja tu coś jeszcze takiego potrzebuję ważnego widzieć? No chyba nie. Chyba widzę wszystko, co powinienem widzieć. I to jest, myślę, że strategicznie bardzo dobre miejsce do tego, żeby tutaj siedzieć. Więc widzowie, ja jako Grimace zaszywam się w tym miejscu i tutaj w tym teraz będę spędzał czas. Tutaj nikt mnie raczej nie powinien szukać, a jak będzie trzeba, to się nawet gdzieś i tu schowam. Czy tu jest gdzieś się schować? No nic, będzie sobie trzeba zrobić jakieś wyjście ewakuacyjne czy coś tego typu, nie? No więc ja póki co zostaję tutaj i mam nadzieję, że nikt mnie nie zobaczy, a stąd będę obserwować, jak wygląda sytuacja i może w końcu sam spotkam też Grimace Shake'a. On pewnie gdzieś się kręci wokół tego McDonalda.